Dziś w Pałacu Rzeczpospolitej, przy Placu Krasińskich w Warszawie, redakcja Rzeczpospolitej po raz 19 przyznała nagrodę imienia Jerzego Giedroycia. To nagrodę dla osób, które zasłużyły się szczególnie w mijającym roku na rzecz współpracy pomiędzy krajami rejonu Europy Środkowo-Wschodniej i osób, które przysłużyły się do wcielania w życie testamentu Jerzego Giedroycia. Chciałem podziękować Kapitule za mądry wybór. Trzeba pamiętać, że takie wybory pokazują przykłady dla naszych rodaków, jak żyć, pracować i jak rozwijać na przykład nasze stosunki z naszymi przyjaciółmi za wschodnią granicą. Ta myśl Jerzego Giedroycia jest myślą, która nie zgaśnie, która będzie nas ciągle motywowała do nowych rzeczy. I dlatego te nagrody przyznane w tym roku są tak ważne. To jest bardzo ważna nagroda dla mnie, bo oczywiście to jest zobowiązanie przed wszystkimi, przed Kapitulą, przed gazetą, przed społeczeństwem polskim i społeczeństwem ukraińskim i przed pamięcią Jerzego Giedroycia. Mogę się poszczycić tym, że z wielu miast, i z Kijowa, i ze Lwowa, przyjeżdżają do Krakowa delegacje samorządowców po to, żeby się uczyć, żeby brać przykład, żeby zobaczyć, jak się u nas pewne rzeczy robi i potem te elementy przenosić na Ukrainę. Ostatnie 30 lat to nie był okres łatwy w stosunkach polsko-ukraińskich. Dużo się udało zrobić, ale zawsze wtedy, kiedy wchodziły tematy historyczne, robiło się gorzej. Moim zdaniem jedyna dobra recepta na stosunki polsko-ukraińskie i to pokazał Giedroyć, to nie uciekać od tematów historycznych. Myśl o tym, aby wspólnie z naszymi partnerami, wspólnie z naszymi sąsiadami układać na nowo po upadku komunizmu losy Europy Środkowej i Wschodniej jest niezwykle dla nas ważne. To, aby to wspólne odkrywanie przeszłości towarzyszyło nie tylko organizatorom Forum Ekonomicznego w Krynicy co roku, ale żeby towarzyszyło ono takim ludziom jak ci, którzy dzisiaj otrzymali tę zaszczytną nagrodę. Giedroyć był jak gdyby wyrocznią w wielu sprawach. Jego sposób myślenia motywował nasze działania. Trzeba dochować wierności temu, co głosił wtedy Giedroyć.